Tomeczku, skończymy tą połówkę i będę jechał na freestylu. Numer 1838, ponieważ taki numer miał ten zestaw z serii Freestyle. Spytacie mnie, czym jest Freestyle? Jest to dawna seria z 1995 roku, która była takim trochę, nazwijmy to jak dzisiaj, Lego Classic. To znaczy oni dawali luźne klocki, sugerowali, co można z tego budować, ale oczywiście wasze budownictwo było luźne. Ten tutaj, właśnie przed waszymi oczami, ptasiur jest taką sugestią, która była na opakowaniu, ponieważ również instrukcji nie było w tych pudełkach. Wszystko było totalnie dowolne. Jak mówiła nazwa, Freestyle, polegała ona na dowolnym budowaniu. W przeciwieństwie do Classic, ten zestaw, jak widzicie, był dość tani. Ja pamiętam, no dzisiaj pewnie w Polibego kosztowałby to dychę, ale jeżeli mnie pamięć nie myli, to ten zestaw kosztował niecałe 5 zł. Nie jest on wcale taki mały, szczerze mówiąc, ja go w ogóle trochę inaczej zapamiętałem z dzieciństwa. Takich zestawów Freestyle było oczywiście więcej, były też oczywiście większe zestawy, ale niestety ja mam tylko jeden. Ten kwiat, jak widzicie, jest to dość faktycznie freestyle'owe budownictwo, ponieważ no jest kwiatek, który w ogóle nie wiedzieć po co, no ale jest. Więc wykorzystano go jako głowę. Oczywiście jeden biały tutaj powinien jeszcze być, ale mi się zgubił. No i tak nam się prezentował właśnie ten zestaw 1838. Mogliśmy z tego naprawdę budować dużo rzeczy. Początkowo, gdy byłem mały, mi to bardzo przeszkadzało, że to jest zestaw bez instrukcji. Wyobraźcie sobie, co się działo, gdy jeszcze w czasach braku internetu ja nie miałem opakowania do niego, ponieważ zostałem go na wakacjach i zgubiłem to opakowanie. Jakiż był mój dramat, gdy nie mogłem go sobie odbudować i mi się kilka luźnych klocków pamiętało. Ewentualnie wyglądał on zupełnie inaczej. Dopiero dziś w dobie internetu mogę go sobie podejrzeć i odbudować w takiej postaci, jaki powinien być. I tak jak mówię, pamiętam go jako trochę innego jednak ptasiura. Powiedziałbym nie mniej, że szkoda, że takie rzeczy dziś nie wychodzą, natomiast wychodzą, nazywają się Lego Classic. Szkoda tylko, że wychodzą jednak trochę w innej postaci. Ale pewnie zaciekawi was jeszcze jedna rzecz. Właściwie co my tu mamy w tym zestawie, chociaż widać, jak on się składa klocków, ale już prezentuję, co dokładnie oferuje ten zestaw w pojedynczych klockach. Jak więc widzimy, oprócz kwiatka dawał nam on 4 klocki czterostudowe plus piąty z jednym okiem. Dwie tego typu podstawki, jedną mniejszą, jedną czarną. Dwa takie wtedy dość jak dla mnie egzotyczne klocki. Dwa zwykłe takie klocki oraz jeden tak. I to nam się składało, tak jak wyobraźcie sobie, za 5 zł. Bardzo fajne było Lego Freestyle i cieszę się, że po latach mogłem odbudować ten zestaw. Dzięki za kolejny odcinek i do zobaczenia wkrótce.